na rynku pierwotnym jest sporo okazji, dlatego że firmy deweloperskie też mają problemy. Raz, że na przykład zostają z mieszkaniami, których nie mogą sprzedać przez parę lat i chcą się ich pozbyć, bo muszą za nie płacić obsługę, ogrzewanie, wszelkie sprawy związane z utrzymaniem tego mieszkania i wolą się jego pozbyć taniej i sprzedać. Nie znajdziemy okazji wielkiej na Powiślu, czy na Mokotowie, czy na Żoliborzu, ale na przykład na Bielanach już możemy szukać. Na Białęce możemy szukać. W Wilanowie, w słynnym Wilanowie, osiedle Wilanów, w którym w szczycie mieszkania kosztowały powyżej 10 tysięcy metr. W tej chwili jeden z inwestorów, nie wiem czy już sprzedał wszystko czy nie, ale miał po 5 tysięcy za metr kwadratowy. Najwięcej mieszkań zostało w Poznaniu, dużo jest mieszkań na rynku pierwotnym i te mieszkania zostały najbardziej przecenione, w granicach 20%. Natomiast Wrocław, Kraków, tam jest mniejsza przecena, w granicach 10-12%. I tych mieszkań jest mniej, po prostu firmy deweloperskie może po prostu zatrzymały, na pewno zatrzymały wiele inwestycji. Ja mówię o 10, 15, 20% obniżki cen, ale to jest szacunkowe, prawda? To jest średnia, dlatego że na bardzo drogich mieszkaniach uzyskujemy nieraz 30-40% obniżki, czy na przykład na mieszkaniu, które jest w słabej lokalizacji albo klient ma problem ze spłacaniem rat i musi szybko je sprzedać.